No. Dobra, siemanko. Przed wami 77-kilowy potwór. Nie no, z góry was przepraszam za to, że tak długo nie nagrywałem. Sytuacja wyglądała tak, że spieszyłem się z formą na 2600 kalorii, nawet na mniej, nawet na 2200, kombinowałem. Spieszyło mi się bardzo, mocno mi zależało, żeby wyjść na zawodach Mistrzostwa Śląska. Kto obserwował fanpage, ten się dowiedział, chociaż nie wszyscy wiedzieli, bo ukrywałem to. Do końca nie byłem pewien, czy wyjdę, nie wiedziałem, czy zdążę z formą. No i tak było, że tak naprawdę nie zdążyłem z formą, ale wyszedłem. Ale to długa historia, opisałem na fanpage'u, dlaczego wyszedłem na Mistrzostwach Śląska, powiem, że nie byłem aż tak docięty. Dlaczego miałem 12 miejsce tylko na 16? Więc Mistrzostwa Śląska to była tylko taka przecierka, wyciągnąć błędy. Za tydzień, za równy tydzień, dzisiaj jest sobota, dzisiaj 77 kg, wychodzę w Mistrzostwach Polski, kategoria fitness plażowe do 1,73 m, więc będzie zabawa. Będzie walka, tym razem jak będzie 16 przeciwników, chciałbym mieć lepsze miejsce niż 12, zaniżyłem poprzeczkę, 11 by mnie ucieszyło, 10 by mnie ucieszyło. Od dzisiaj zaczynam nawadnianie, co jest dla mnie problemem, ponieważ w poniedziałek już wchodzę do piątku na dietę 1800 kalorii, gdzie głównie są białka, tłuszcze, węglowodanów jest może 50 gram na dzień. I samo to nie będę chodził głodny, bo będę pił po 10, po 12 litrów wody. Później będę schodził w dół, to jest długa historia. Problem się zacznie, gdy zacznę solić. 3 dni będę solił solą himalajską, wtedy będę zamulony. Dlatego dzisiaj nagrywam, dzisiaj jestem dla was. Chcę się pochwalić swoją formą, bo sądzę, że już mi się podoba. A to dopiero nawadnianie, zejdzie woda, będzie lepiej. Postaram się z Kielc nagrać filmik, jeżeli ten pan kamerzysta, który właśnie nagrywa, będzie miał ochotę, zobaczymy. Dla mnie humor będzie, w końcu się nawet alkoholu w sobotę napiję, pierwszy raz od Sylwestra. Co mam wam powiedzieć? Aktualnie nie chodzę zmęczony, chociaż już mam dość, bo jutro Wielkanoc, będzie pełno ciasta, ja nic nie dotknę. Pokażę wam tylko dzisiaj na filmiku, jakie zrobię sobie super fit gofry, żeby magia świąt była z masłem orzechowym, no kurwa. Co mam powiedzieć? Dobra, podejdę sobie do pompki z 40. Natalka nagra, zobaczycie jak... 40? No, dwie 20 mi rzuci na plecy. Natalka nagra, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak mięśnie chodzą, później podciąganie. Okej, okay. To złapiesz aparat zaraz, wiesz? I nagrasz, wiesz, tak dookoła, do boku, no pójdź. Wiesz? Widzisz, że chciała mięśnie chodzić, ja sobie to powoli robił. Dobra, chwilę jeszcze przypozuję, okej? Okay? Kurde, gdzie to było dobre światło? Tutaj. Bluszcze też fajnie wygląda. Przepraszam, ale musimy... Nie, chociaż. Światła na odwrót, wiesz? Chyba. No właśnie. Chyba. Dobrze? Czy nie? No, bo... Tak, tak? Lepiej? No. Dobra, przypozuję. Tak wygląda aktualnie moje pozowanie do męskiej. Pozycja przednia jest najsłabsza, będę ją poprawiał. Uczył się. Możecie pisać komentarze, może jakiś pachura się znajdzie wśród was. Więc... teraz zmęczona rękę. Tak to wygląda. Co wam jeszcze powiem ostatnie?
Jutro mam ostatni trening nóg, później już ich nie ćwiczę przed zawodami. Ćwiczę do czwartku, samą górę, więc ją zajadę. Wyniszczę, raczej wyplewię z siebie glikogen, zniszczę go całkowicie. Będę tak jechał, że w czwartek jak wezmę na barki 15, to będę miał dość, ale później 3-4 dni przerwy plus wpadnie, nie wiem, może nawet 10 tysięcy kalorii. Więc wszystko się nadrobi, wrócę silniejszy. Ten rok to będzie rok, gdzie mam zamiar startować dużo. Pozdrawiam wszystkich widzów, tych, którzy wspierali mnie. Na przykład taki Dawid Stania, który na to pisze do mnie. Fajnie, cieszy mnie to. Co mam wam więcej powiedzieć? Coś dzisiaj jeszcze nagram, ale tak się prezentuję na dzisiaj. Nagrywam, póki jeszcze mam humor i siły. Dzień dobry, drugi dzień nagrywek. Dzisiaj jest niedziela, wielkanocna niedziela. Postanowiłem pojawić się na siłowni. Chociaż jak pytałem ludzi na armii WUKA, warszawskiego korpusa, gdzie jest otwarta siłownia, to zjebali mnie, jakbym był jakiś pojeden, bo kurwa, jak można się z rodziną nie widzieć, nie? Widziałem się z rodziną, spędziłem dużo czasu. Po prostu jestem dzisiaj na siłowni, bo dzisiaj wypada mi ostatni trening przed zawodami. I chcę też siedzieć w domu, bo boję się, że będę podjadał. Mam problemy z utrzymaniem dietą, szczególnie jak jest tyle czasu w domu, więc wolę się pojawić tu, spędzić tu na spokojnie czas. Smart Gym w Zabrzu, okropnie mi się to podoba. Kliwice. No, Kliwica, Kliwica, ale i tak większość Smart Gym wygląda tak samo w Bielsku, dlatego że się nie różni od tej, ten sam klimat, wszystko. Jest tu miasta, bardzo mi się to podoba. Podoba mi się, że mogłem sobie karnet kupić przez Neta i wejść bez problemu 20 zł za jedno wejście. To jest pierwszy raz na filmiku reklamuję jakąś siłownię, ale naprawdę warto. Dobra, robię przysiady. Na sztandze jest 120 kg, zaraz pokażę, jak robię te przysiady. Czego dążę? Pamiętacie, jak jeszcze 3 miesiące temu narzekałem, że kurwa, jestem zmęczony, że jest zniszczony wypadek? 3 albo 2 miesiące temu. Właśnie chcę wam pokazać, jak wygląda mój przysiad. Już bez krążków. Chyba wróciłem do zdrowia. Pokażę wam przykład, ten mój mięsień ścięty, jak bardzo wrócił do swojego, więc takie mięsień. To jest ten zniszczony. Jak na szczęście obydwie bułki wyglądają jakoś. Więc klasyk, zbliżam się powoli do ciebie. Oto moje 120 kg na przysiadzie. W czwartek robiłem nogi, dzisiaj jest niedziela, 3 dni przerwy. Czuję się jeszcze zmęczony, ale nie przeszkadza mi to, bo 8 dni czy tam 9 nie będę już trenował nóg. Więc ocencie ten przysiad. Uczyłem się dużo, skupiałem się, rolowałem. Co mogliście, nie mogliście zauważyć, wprowadziłem taką technikę, taki tip od trójboistów. Przed każdym przysiadem robię głęboki wdech, żeby jak najbardziej nabrać powietrza w brzuchu. Nie wiem, jak to zbytnio działa, ale idzie sobie to wyobrazić, że czym więcej powietrza w brzuchu, tym ten brzuch naciska mi na czwórki, na nogi i po prostu łatwiej mi wypchać się do góry, więc przysiad, wstaję, wypuszczam powietrze. Dzięki temu śmiało te 5 kg więcej potrafię wziąć. To tyle. Pokażę wam jeszcze później, jak przepompuję nogi. Pokażę wam, jak wygląda na tydzień przed redukcją. Dzisiaj 12, przed redukcją, przed zawodami. Dzisiaj 12 litrów wody, już powoli jak bańka chodzę. Godzina 13, a ja wypiłem 6 litrów wody. Dobra.